razie to będzie tu. To będzie tu. Reszta krasnoludów czeka na górze. Prowadź, Torinie Dębowa Tarczo. Dobra robota, panie Baggins. I tak pójdziemy jeszcze na zewnątrz. Pewnie nabiję sobie siniaki po gruchocze kości. Ruszaj się, włamywaczu. Udajemy się do miasta na jeziorze. Krasnoludy są zapakowane i gotowe do drogi. Teraz muszę otworzyć bramę i uciec. Król w beczce? Ba! Ba! Czuję się jak kiszony ogórek. Czuję się jak kiszony ogórek. Zaraz to też to... O nie, to... To wcale nie jest to zabawne, Baggins. A właśnie, że ten zapach powoli mnie dobija. Chodźcie, wy jesteście. Ej, Bilbo! A może by tak jakąś przekąskę na czas podróży? Bombur. Bombur. Krasnoludy w beczkach, jak śmiechu warte. Tyle krasnoludów, a tak mało beczek. Więc... Tylko tak dalej. To chyba Bali. No. Okazuje się, że beczka jest dość wygodna. Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie, tak jak zapowiadałem, jeszcze pójdziemy do tamtej groty, tam gdzie jest zwój. Nie chcę zostawić tego zwoju. A to nie zajmie nam dużo czasu. Chyba tędy na zewnątrz się wychodziło. Chyba na pewno tak. A nawet bez tego chyba. Ciekawe, do czego ten zwój będzie. Może do rzucania kamieniami? Ulepszenie. Idziemy na skróty. Zadania chyba wszystkie zostały wykonane. Nie, 20. A, ostatnie zostało też, prawda? Żeby otworzyć ten zawór, czy co tam? Żeby wszystkie krasnoludy spuścić do tej wody. No, rzucić. No, ale te kraty na górze nad nami, które mogliśmy zauważyć, gdy wskakiwaliśmy, nie wiem dlaczego są. O. Mistrzostwo w rzucaniu nauczyli się nowej techniki. Rzucanie kamieniami, dobra. No, 10 kryształów odwagi tam brakuje. Trudno. Nie będziemy szukać dalej. Idziemy, by zakończyć. O nie! Nie. Nie. To niemożliwe. Jeszcze raz. A już chciałem wkładać pierścień. No nic. Małe niepowodzenie. Co niestety... jest... spowodowane nie wiem czym... roztargnieniem. Musimy jeszcze raz to samo... przechodzić. Kto tam? Co to było? No tym razem nie dam wam się złapać. To chyba wiatr. Byłem pewien, że coś słyszałem.
No, Bilbo, musimy się tylko postarać to szybko zakończyć. I będziemy wędrować do miasta na jeziorze. Okej, dobra. Idziemy. Już teraz nawet założę. To nic. Co to było? Kto tam? Tu jest coś dziwnego. Hobbit Bilbo Baggins, do usług. Byłem pewien. Niczego tu nie ma. To chyba... No. I koniec. Krasnoludy w beczkach. Ostatnie... Jak się nazywa ostatnie zadanie? Otwórz bramę jeziorną. Dobra. Szybko. Zapisywać już nie będę. Nie ma sensu. Koniec etapu. Król w beczce? Ba! Mam nadzieję, że szczelnie zamknąłem denka. W drogę! W książce powiem tylko tyle, że to nie Bilbo zrzucał beczki, a elfy. Krasnoludy nie przywykły do takich form podróżowania. Prawie jak... statki podwodne. Ledwo tu mogę oddychać. Czekajcie na mnie! No. Nie miał lepszego miejsca i czasu, aby zasnąć. Aby drzemać. Aha. Jednak się obudził. Baggins! Dobra, gotowe. Nie będziemy przedłużać wody męstwa. Kolejną kulkę. Tak. Beczki płynęły nurtem długiego jeziora, niosąc Bilbo i krasnoludy ku miastu na jeziorze. W cieniu smoczej jamy Thorin ogłosił się królem pod górą. Mieszkańcy miasta na jeziorze wystawili wielką ucztę dla krasnoludów. Ich stare przepowiednie głosiły o strumieniach złota płynących z samotnej góry po powrocie króla. Podczas gdy krasnoludy ucztowały, Bilbo zwiedzał miasto.